O Jezusowi Chrystusowi. Kiedy was tak słuchałem, kochani, kiedy, kiedy dzieliliście się świadectwami, to tak czułem się troszeczkę jak na grupie domowej, kiedy możemy tak w mniejszym gronie, tak swobodnie powiedzieć o swoich przeżyciach. Czasami boimy się powiedzieć to może na forum, a was jak tak obserwowałem, to odniosłem wrażenie, tak byście się tak czuli na takiej grupce domowej, kiedy możemy się podzielić swoimi przeżyciami, co jest w naszym sercu, co przeżywamy z Bogiem. Jest nam wtedy łatwiej. Nie Czujemy się tacy spięci czy zestresowani, kochani, i to jest taki dobry objaw, nie? bo jesteśmy Bożą Rodziną. Jesteśmy tymi, którzy powinni się dzielić z innymi tym, co przeżywają, i radościami, i troskami. I to robimy. Czasami może bardzo się ściskamy i tak dalej. Ale, kochani, kiedy niedawno słyszałem taki. E, Taki przykład. Coś słuchaliśmy i ktoś przypomniał taki przykład, że leży na łące kubuś puchatek i z prosiaczkiem. I kubuś do niego mówi: prosiaczku, dom jest tam, gdzie nie trzeba wciągać brzucha. Kochani, czyli tam, gdzie nie trzeba się spinać, nie trzeba udawać przed kimś, ale można być naturalnym. Nie wiem, czy prosił, czego coś pytał, ale kubuś mu tak odpowiedział. Jest taka bajka, czy była? No, w każdym razie jest taka postać <laughs> bajkowa, animowana, czy jakaś tam. Znamy to, nie? Kochani, to jest takie ważne, kiedy możemy w społeczności być szczerzy, kiedy możemy o tych wielkich rzeczach. Te, te świadectwa nie były takie proste, były budujące, zachęcające, ale fajnie, że mogliście tak powiedzieć bez jakiejś takiej spiny, Ciśnięcia ze mną może gorzej, nie? bo muszę trochę dłużej porozmawiać, podzielić się słowem. I kochani, cieszyłem się z tego, kiedy pastor mi dał SMS-em znać, że są trzy świadectwa. I bardzo się z tego cieszyłem, a teraz tym bardziej się cieszę, że mogłem być zbudowany waszymi świadectwami. Ale chcę wam powiedzieć o czymś takim, że w zasadzie to, co dzisiaj mówię, jest trochę podobne, co powiedział Janek w niedzielę. I e, moja żona nie była na społeczności, bo była w pracy i chyba wczoraj sobie włączyła, e, jak Janek usługuje. Ja, ja w pewnym momencie się złapałem, oj, Jasiu Śliwka chyba głosił bardzo podobnie, chociaż ja byłem na to kazaniu, ale na inne fragmenty zwróciłem uwagę e, i tak trochę, ale mówię, nie, nie słucham, co, nie przypominam sobie, co Jasiu, choć notatki. I kochani, chciałbym, abyśmy się tak, ja to sobie tak zatytułowałem, moja postawa w trudnych czasach, w czasie kryzysu. I muszę powiedzieć, że może miałem wcześniej inne myśli, ale gdzieś to tak ta sytuacja, która jest obecnie, która nas dotyka też, nie? To co się dzieje na Ukrainie, to co przeżywamy, gdzieś tam dotyka naszego serca, nie? dotyka, dotyka też naszych emocji i Myślę, że gdzieś tam mogą się pojawić w naszym sercu jakieś naszych emocjach, jakiś strach, co będzie z moim życiem, to, co się tam dzieje, jakie będzie miało wpływ na moją może pracę, na moją sytuację finansową, czy się coś przeniesie do Polski, jakie będą konsekwencje. Wiecie, i myślę, że gdzieś tam ten strach może się pojawiać w naszym życiu, nie? wiemy, że nasze życie jest skryte w Bogu, że jesteśmy bezpieczni w Jego ręku, ale gdzieś te emocje się pojawiają czasem w naszym życiu. I to nie jest takie proste, ja mówię, że, że takie emocje czasami w moim życiu się też pojawiły i gdzieś tam człowiek słucha tych wiadomości, jest sercem gdzieś tam z tymi ludźmi, czy z braćmi i siostrami na Ukrainie w tym doświadczeniu. I Myślę, że to jest taki, też jakby normalny objaw, że gdzieś ten strach się może pojawić, ale to nie znaczy, że on ma nad nami dominować, że ma w naszym życiu się zagnieździć. Ja się uczytał też taki fragment z Ewangelii Łukasza, z 25, 21 wersetu. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się. To bowiem musi się stać najpierw, lecz zaraz potem będzie koniec. Pani, tu jest taki werset, który jest taki bardzo dla nas na czasie. Nie? Kiedy słuchaliśmy ostatnio relacji braci i z Ukrainy, którzy tutaj nocowali i na niedzielnym nabożeństwie mówili, tam przewijało się coś takiego, że no myśleli, że to jakoś będzie tak trwać, że, będzie, że nie dojdzie do takiej eskalacji, że, że ta wojna stanie się taką rzeczywistością, ale że, że być może jakaś droga dyplomatyczna, że to straszenie będzie tak ciągle trwać. I naraz ta sytuacja ich tak zaskoczyła, pojawiły się różne sytuacje, w których musieli podejmować decyzje, żeby na przykład wysłać swoje żony czy dzieci gdzieś tutaj do Polski. I myślę, że nas też to jakoś tak dotknęło, że ja mówię o sobie teraz, że, że się to wydawało takie odległe. A ta sytuacja tak szybko i dynamicznie się zmieniła, i gdzieś to dotyka naszego serca. I czytając w tym fragmencie, czytamy, gdy usłyszycie o wojnach i rozruchach. Jezus mówi: nie lękajcie się. W niektórych tłumaczeniach jest: nie bójcie się. Ale też inne tłumaczenia mówią: nie dajcie się spłoszyć. Czyli coś takiego. Bardziej jeszcze innego. Kiedy zastanawiałem się nad tym, co to znaczy, się spłoszyć, wyobrażałem sobie może jakieś ptaka czy coś takiego, ale ostatnio tak przebywałem, jak się przygotowywałem, w pokoju na dole takim i tam obok mieszka świnka. Ani się śmieje. Świnka morska od Ani ale już nie będę używał świnka, bo to inaczej się mówi kawia na to zwierzątko. I ona mieszka sobie w takiej klatce, ma taki mały domek tam. I kochani, muszę powiedzieć coś takiego, że jak tak się przygotowałem, myślałem o tym, o tym lęku, strachu, o tym spłoszeniu, to naraz zobaczyłem, że ta kawia jest takim trochę takim przykładem, może nie idealnym, ale... Czymś takim, że mogłem popatrzeć na jakieś tam relacje między mną a nią, bo to jest świnka, to jest kawia Ani. I ona z nią się przyjaźni. Ania ją tam często gdzieś tam na brzuszku, gdzieś tam coś się z nią bawi, wyciąga ją z klatki, gdzieś tam puszczają, ale kawia w zasadzie ze mną takiej styczności nie ma. I pamiętam takie momenty, że ona generalnie bardzo się. Mnie bała. Jak wszedłem, to od razu łup, już w domku takim drewnianym siedzi, ledwo się tam mieści, bo ona urosła jakoś tak chyba więcej niż przewidywaliśmy i zawsze się tam wciśnie do tego, nie? Do tego domku. I generalnie panika, zawsze takie spłoszenie, ona uciekała. Ale muszę wam powiedzieć, że jak tam więcej z nią przebywałem, to zauważyłem, i to już po raz kolejny, że ona zaczęła jakby się ze mną zaznajamiać. Ja coś do niej tam mówiłem, coś jej dawałem jeść, no to ona zaczęła tak reagować na mnie. I muszę powiedzieć, że po jakimś czasie, nawet jeżeli coś odkurzałem tam i zleciała mi ta rura od odkurzacza, to już świnka nie zareagowała, bo ona siedziała i patrzyła, bo widziała, już mnie trochę znała. Ja mówię o jakimś procesie, nie? o jakimś czasie, który trwał. Nie? A na początku, jak spadła rura od odkurzacza, czy coś trzasnęło, no to wydawało się, że domek rozwalony. Nie? Taka była wystraszona. Wiecie, i to jest taki jakiś przykład, który chciałbym, żebyśmy sobie jakoś tak też wyobrazili, że czasami w naszym życiu też tak może być, że przyjdzie strach, jakieś doświadczenie, które nas poruszy, to możemy być spłoszeni. I jak nie dać się tak poddać lękowi, nie dać się spłoszyć? I chciałbym, żebyśmy przeczytali takie trzy fragmenty. Dwa będą z Izajasza. I może pierwsze. Izajasza, 26 rozdział, trzeci i czwarty werset. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię bo tobie zaufał. Ufajcie, powsze czasy Panu, gdyż, jest, gdyż Pan jest skałą wieczną. Kochani, to jest taki fragment, który też yy, mówi o tym, że to, czego tak bardzo potrzebujemy, to pokoju, takiego wewnętrznego pokoju, Bożego pokoju w naszych sercach, ale ten pokój wtedy jest nam dany, kiedy zaufamy Jezusowi Chrystusowi, kiedy ufamy Bogu. Wtedy jest w naszym sercu pokój, jest harmonia i E, czytając chyba parę tygodni wcześniej ten e, fragment, chyba było w naszych takich rozważaniach, e, nasz codzienny chleb. E, autorka tam pisała właśnie o tym fragmencie, że. E, Kiedyś, kiedy była małą dziewczynką, uczyła się takich piruetów, czyli kręciła się, może jak się czuła, taką małą baletnicą i kręciła się, takie piruety robiły. Tylko, że na początku tak straszniej się kręciło w głowie. I ktoś jej poradził, że jak będzie się obracać, to ma za każdym razem obrać się taki punkt, jeden punkt, na który będzie zwracać uwagę, oprze sens wzrok podczas tego obrotu. I ona jakby to wykorzystała. I po pewnym czasie, kiedy jak się obracała, to potrafiła w jednym Punkt, tam cały czas zwracać ten wzrok. I dlatego jej wzrok był skierowany na ten punkt, a ona jakby pozbyła się tego takiego hmm, problemu, że była cała potem, że tak powiem, rozdygotana i kręciło się jej w głowie. I kochani, to też nam wskazuje na to, że kiedy dotyka nas coś w naszym życiu, że kiedy. Przychodzą jakieś trudne sytuacje, jakieś zawirowania w naszym życiu i coś się wokół nas kręci, a my utkwimy wzrok w Jezusie Chrystusie. Nawet jeżeli te sytuacje będą nam powodować taki zawrót głowy i nie będziemy rozumieć co się dzieje, ale będziemy zwracać swój wzrok na Jezusa, wtedy nie zakręci się nam w głowie, będziemy mieć wzrok wyostrzony na naszego Boga. Chciałbym, żebyśmy też jeszcze przeczytali drugi fragment z Izajasza, ale z 55 wersetu. Izajasza 55, 6, szósty werset. Szukajcie Pana, dopóki go można znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. I następny werset, który chciałbym jeszcze podkreślić, to jest drugi Piotra. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli kiedy ta łaska i pokój w naszym życiu się pomnażają. Wtedy kiedy poznajemy Boga, kiedy poznajemy Pana Jezusa, kiedy zbliżamy się do niego. Wiecie i ja nie jestem ani ekspertem, ani nie znam ani hebrajskiego, ani greki, ale to słowo poznanie w języku hebrajskim brzmi Jadach, może troszkę inaczej się wymienia, wymawia, i mówi o czymś takim, że. Że jest to coś bardzo intymnego, czyli to poznanie to nie jest wiedza tylko, to nie jest jakaś rzecz, która nabywa się tylko rozumem, ale jest to taka bliska, intymna relacja. I można to przyrównać do tej sytuacji, kiedy na początku, kiedy Adam poznał Ewę i tu z tego poznania rodzi się nowe życie. I tam Adam poznał Ewę, czyli jest ta intymność. Wiecie, i tak samo w naszej relacji, kiedy poznajemy Boga, musi być ta intymność, musi być taka bliskość, więź, to, co później powoduje w naszym życiu, że pojawia się pokój, pojawia się w naszym życiu w tych trudnych sytuacjach, nie ma tak szybko strachu, potrafimy sobie poradzić z jakimiś presjami. I wróćmy może teraz jeszcze do tego fragmentu z ewangelii Łukasza. A będą was wydawać i rodzice i bracia, i krewni i przyjaciele, i zabijać niektórych z was, i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego, lecz i włos z głowy waszej nie spadnie, nie zginie. Kochani, yy... Ja częściej zawsze zwracałem uwagę na ten werset, lecz głos, włos z głowy waszej nie zginie, nie spadnie. Kochani, ale czytamy tutaj i możemy sobie zadać pytanie: czy stro, w takiej sferze fizycznej człowiek, który kocha Pana Jezusa, który idzie za nim, może stracić życie? Mimo wszystko, czytamy tutaj. I zabijać niektórych z was, kochani, czyli możemy stracić to fizyczne e, życie w jakiejś sytuacji, e, czy w prześladowaniu, e, czy w czym jakimś doświadczeniu, ale Bóg nas zapewnia, że w sferze duchowej nic nam z głowy nie spadnie, żaden włos, bo nic nas nie odłączy od miłości Jezusa Chrystusa, od, ani y, y, miecz, ani prześladowanie, ani różne sytuacje. Wiecie, I taka perspektywa, że mam świadomość, że moje życie należy do Boga, że jestem bezpieczny w Nim. I cokolwiek by się nie stało, to powoduje, że moje cele są inne, że może zaczynam może inaczej patrzeć na moje życie, zaczynam inaczej jakby swoje kryteria wartościować w swoim życiu. Bo wiem, że, że we mnie jest życie Jezusa Chrystusa i mam wieczność zagwarantowaną i dał mi swoje, swój dział. Wiecie, I taka druga postawa, która uważam, że jest bardzo ważna w tych trudnych czasach, mówiłem teraz o poznawaniu Boga, o tej takiej intymnej relacji, która jest bardzo ważna, żeby radzić sobie ze strachem, z różnymi przeciwnościami, z wyzwaniami w czasach ostatecznych, w trudnych czasach jest też świadectwo. I wracając, ja by trochę, nie wiem, pamiętacie, parę lat temu była sytuacja, gdzie dwadzieścia parę osób, młodych chrześcijan, zostało prowadzonych przez terrorystów islamskich, zostali wywiezieni na plażę i w Libii i tam im mieli wybór, islam lub śmierć. I ci młodzi ludzie to później, po jakimś czasie wyszło, chociaż szybko było wrzucone chyba w media przez tych islamistów, ci młodzi ludzie odpowiedzieli, mój Pan Jezus, zginęli, stracili swoje życie. Wiecie, trudna sytuacja, ale w tych czasach, tak mówię, mamy się nie bać, nie, nie lękać się, nie płoszyć się. Wiecie, kiedy wracając do tej naszej kawi, do tej kochanej kawi i zastanawiam się, jak ona ma na imię chyba orzeszek. <grymne> Wiecie, to jest taki kiepski przykład. Nie? Może troszeczkę taki może nawet infantylny, ale pokazuje też to, że, że kiedy znam Jezusa, kiedy przychodzą trudne sytuacje, kiedy mam tak bliską relację, kiedy czytam jego słowo to ten strach, ten lęk nie będzie miał takiego wpływu na moje życie. I myślę, że w takich sytuacjach, kiedy przyjdą jeszcze trudniejsze sytuacje, kiedy będę taki mocny w Panu, powiem, Panie Jezu, idę za Tobą. Nie zaprzeczę się Ciebie, nie odwrócę się od Ciebie. I Teraz kwestia świadectwa, która uważam, że, to jest, że jest taka ważna, Wiecie, czasami mówimy, że najważniejsze jest, żeby czynem świadczyć innym i to jest bardzo ważne, ale ważne jest też to, co wyznajemy Słowem. Dzisiaj świadectwa składali, składały te osoby i mówiły o tym, co przeżywają z Jezusem Chrystusem, nie? co przeżyły podczas postu. I myślę, że tutaj czytamy też, przeczytamy taki znowu fragment z tej Ewangelii Łukasza z 21 rozdziału. Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień i wodzić przed królów i namiestników da imienia mego. To da wam sposobność do złożenia świadectwa. Kochani, ach, kiedy czytam to, no to nie jest fajnie. Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was ręce i prześladować was będą. Wiecie, jesteśmy tak przyzwyczajeni do tych takich świadectw, które nam tak w takich cieplarnianych, fajnych warunkach się mówi. Ale być może przyjdą takie chwile, tak jest w czasach, w krajach powiedzmy islamskich, tam gdzie za różne rzeczy można łatwo stracić życie, być wtrącony do więzienia. Dla imienia Jezus, dla tych wartości, które wyznajemy, możemy też się znaleźć w różnych sytuacjach, gdzie będziemy musieli, że tak powiem, ob, stanąć po właściwej stronie i powiedzieć: Idę za Jezusem, nie, nie rezygnuję z niego ponad wszystko. I kochani, czytamy tutaj, to da wam sposobność do złożenia świadectwa. Wiecie. Hmm. Łatwo się mówi świadectwo, kiedy jest fajnie, nie? ale kiedy jest taka presja, może jest trudniej. Wiecie? I tak się zastanawiałem nad tym, czy tak rzeczywiście jest. Pamiętam, kiedy byłem w wojsku lata temu, i myślę, że taki mój najlepszy okres w tym wojsku to był początek, w sensie takim duchowym bo przeszedłem taki mocny, panu i tak dalej. I był to okres, gdzie w wojsku, nie wiem jak było później, nie? ale generalnie zjawisko fali było bardzo takie rozpowszechnione. Trafiłem na taką kompanię, gdzie, gdzie było ciężko dla nas młodych, gdzie stare wojsko nas, że tak powiem, gnębiło. Kiedy kadra zawodowa wychodziła po południu z, z jednostki, no to się zaczęły wieczorami różne rzeczy dziać, gdzie byliśmy ganiani, no powiedzmy, pompowanie, pompki i tak dalej. To była wersja taka łagodna, nie? Ale powiem Wam szczerze, że w tym momencie też od początku sobie tak postanowiłem, że nie będę się gdzieś tam krył. Miałem ze sobą Biblię, gdzie mogłem czytać otwarcie, gdzieś tam kiedyś, tylko chwileczka się zdarzyła. I wieczorami też stwierdziłem no nie zrobię tak, że. Położę się do łóżeczka i cichutko się pomodlę, ale chcę wykorzystać tę chwilę, i może nawet w domu tak nie robiłem, ale tam jakoś Bóg mnie zachęcił do tego, żebym ukląkł przy łóżku i modlił się. Wiecie, I różne były jakieś reakcje kolegów, ale reakcje były też ciekawe, kiedy naraz stare wojsko wpadało, robiło alarm, nas wyganiało. No i było także, takie sytuacje, takie przychylne dla mnie, nie? że ja się modliłem, nie wiedziałem czy już kończyć, a koledzy gdzieś tam byli ćwiczeni, ganiali, a ja byłem klęczałem przy łóżku i się modliłem. Nie? Wiecie, to było coś takiego, że byłem potraktowany tak chyba z szacunkiem, ale myślę, że Bóg też, aby uhonorował to, że nie bałem się, nie kryłem się z tym i mogłem też, aby później też odpowiadać na jakieś tam zapytania, na różne pytania i dzielić się też Jezusem. Ale powiem Wam szczerze, w tym trudnym okresie byłem taki najbardziej jakoś taki odważny, ale minęły miesiące, tam szkółka, tu gdzieś wróciłem, i potem się już zrobiłem taki trochę. No, jakoś tak ostygłem, kochani. I powiem Wam szczerze, że to słowo, które tu czytamy, gdzie w trudnych sytuacjach Jezus mówi, to da Wam sposobność do złożenia świadectwa. Ja wierzę, że to będzie Bóg w naszym życiu coraz bardziej realizował, że będzie nas wzmacniał w tych sytuacjach, w których byśmy nie spodziewali się, że jesteśmy tacy odważni, że opowiemy się za Jezusem w sytuacjach trudnych, że nie zaprzemy się Jego imienia, nie powiemy, nie schowamy się, nie uciekniemy jak kawia do, do domku z paniką i nie będziemy się wychylać, bo żeby się nie narazić i bawić. Się. Kochani, to świadectwo jest takie ważne i myślę, że też są takie czasy, nie, że ludzie dzisiaj już to się dzieje w świecie zachodnim, do nas też dociera, że mówienie o Jezusie, o wartościach takich no można się różnie skończyć, nie? I to nie jest takie proste. I może nas spotkać wyśmianie, jakieś tam e, zarzuty o e, jakieś średniowiecze i tak dalej. To w rozmowach czasami wychodzi, jak się dzielisz Ewangelią. E, może e, łatwiej to nawet jeszcze spotkać w internecie, gdzie jest hejt, łatwo wszystko się pisze, nie? Ale Bóg mówi, że e, coś takiego niesamowitego e, w następnym wersecie. Kiedy przychodzą trudności, ludzie są zatrwożeni i też zadają pytania. Ktoś to też ostatnio mówił, albo często, czasami to jest tak podkreślane, że, że jak jest wszystko fajnie, kiedy wszystko prosperuje, nic się nie dzieje takiego zatrważającego. Trudniej dotrzeć do ludzi, ale kiedy pojawiają się sytuacje, tu wojna, w perspektywie gdzieś tam u sąsiada jest wojna, gdzieś tam są trudne rzeczy się dzieją, to ludzie bardziej się otwierają na Ewangelię, zaczynają słuchać. Nie, nie są już tacy skorzy do tego, żeby wyśmiać, bo też mają wiele pytań i wiele strachu w swoim życiu. A my mamy odpowiedź, że mamy Jezusa, że możemy na nim polegać, że mamy życie wieczne, że mamy perspektywę wieczności, że życie tutaj się nie kończy i że też Pan Bóg nas przez to przeprowadzi przez te różne trudne sytuacje. Byliśmy w czwartek na grupce też, kiedy to jakby już zaczęła się ta wojna na Ukrainie i też mówiliśmy o tym, że Bóg nad wszystkim czuwa, nad każdą sytuacją, że on to wszystko widzi i też nas przeprowadzi przez te sytuacje i trudne doświadczenia. Myślę, że wielu z Was też gdzieś śledząc tę sytuację teraz, ogląda, e, gdzieś tam wchodzi na Facebooka i tak dalej. E, I parę takich migawek widziałem, nie? ktoś tam wrzucił, gdzie w, na Ukrainie w metrze, e, w, w przejściu w metrze do stacji jakiejś tam podziemnej e, bracia i siostry e, ukraińscy śpiewali pieśni, świadczyli e, swoim życiem, e, taka duża grupa, czy to był jakiś chór taki, czy zespół, e, gdzie śpiewali i na chwałę Bogu. W innym jakiejś sytuacji, gdzieś tam widziałem jakiś filmik, gdzieś w schronie bracia i siostry wielbili Boga, klaskali z radością. Nie wiem, czy tam było wiele osób takich niewierzących, ale generalnie jest to też taki czas, w którym możemy głosić Ewangelię, kiedy możemy w szczególny sposób odpowiadać, opowiadać o Jezusie Chrystusie, kiedy nie musimy się bać. I tu jest też taka, w następnym wersecie Ewangelii Łukasza 21, w 15 wersecie, jak to sobie tak po raz kolejny dzisiaj przeczytałem, też mnie dreszcze przeszły. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, którą nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. Kochani, e to jest niesamowite, że Bóg nas nie zostawia w takich sytuacjach, że daje nam swoją mądrość. Ja myślę, że coraz częściej, jeżeli będziemy otwarci na działanie Ducha Świętego, na Boże Słowo, na Jego prowadzenie, będziemy doświadczać tego, że Bóg będzie dodawał nam mądrości w takich sytuacjach, kiedy będziemy głosić Ewangelię, składać świadectwo, że sami będziemy zaskakiwani tym, co powiemy. Kochani, ja się tym zachęcam, bo ja też nie jestem osobą, która tak łatwo mówi świadectwo, z kimś się dzieli i czasami tak kombinuję naokoło, gdzieś tam objeżdżam, żeby powiedzieć świadectwo, wtrącić coś. Ale wierzę i ufam na podstawie Bożego Słowa, że Duch Święty będzie dawał, dodawał nam takie słowa mądrości i tak będzie prowadził, że będziemy wiedzieć, co powiedzieć, a może nawet nie będziemy wiedzieć, co powiedzieć, ale będziemy wypowiadać takie słowa, które będą jak strzała trafiać w cel, w serce człowieka, z którym, któremu będziemy mówić to świadectwo. Wiecie, i Bóg też najczęściej w naszych słabościach okazuje swoją moc. Kiedy jesteśmy tacy pewni siebie, kiedy mamy to wszystko poukładane, to często polegamy na swojej jakiejś elokwencji, czy nawet na swoich rozwiązaniach. A kiedy jesteśmy, że tak powiem, gdzieś już przyparci i nie mamy, aby wyjścia, to też wtedy bardziej polegamy na Bogu i mówimy: Panie Boże, ja już nie wiem, I co powiedzieć, jak znaleźć wyjście z tej sytuacji, jak odpowiedzieć. I takim przykładem tego jest też, kiedy Izrael wychodził z Egiptu, byli posłuszni Bogu, czyli odpowiedzieli na jego wezwanie, wyszli z Egiptu, ale w pewnym momencie znaleźli się, znaleźli się w takim potrzasku. Było morze, a za nimi podążał faraon. Kochani, ani w te, ani we wte, ale wtedy zaczęli wołać do Boga i Bóg objawił swoją moc, zaufali mu. I rozstąpiło się morze, i mogli przejść zwycięsko dalej. Kochani, tak czasem jest w naszym życiu, że możemy, w swoim doświadczeniu, nawet teraz, nam się wydaje, że nie ma wyjścia, że nie widzę rozwiązania, bo o coś się modlę. Już tu zawiedli, tam zawiedli, lekarze nie pomagają, tu nie mam rozwiązania, nie wiem jak dalej, ale kiedy. Ufam Bogu, kiedy zaufam Jego obietnicom, Jego słowu, Jego prowadzeniu, to Bóg obiecuje, że da mi wyjście i rozwiązanie z tej sytuacji i da mi pomoc. Aleluja. Kochani, i taką kolejną rzeczą, ale to już będzie ostatnia, obiecuję Wam. I o tym mówił trochę Łukasz. Że tak i Wy, gdy ujrzycie, że się to dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. I 34. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył. Kochani, Łukasz o tym mówił. O poście, o przejedzeniu. Wiecie, miesiąc temu, jak tutaj stałem, to głosiłem o tym, aby czuwać. I też mówiłem, żeby być tym gotowy na przypowtórne przyjście Pana Jezusa. I kiedy Was przywitałem tym powitaniem Maranata, chciałem dzisiaj tak samo zrobić, ale jakoś mi to uciekło. I kochani, tutaj Pan Jezus w tym 34 wersecie mówi: pilnujcie się, baczcie czyli pan Jezus nas ostrzega, czyli może coś takiego w naszym życiu być, że kiedy nie pilnujemy swojego serca, może stać się ociężałe w skutek obżarstwa, opilstwa. Kochani, to jeszcze tak brzmi dla nas, może obżarstwo prędzej, opilstwo może nie, ale troski o byt Otóż jest coś, co może nam bardzo być takie znajome, Ja i o sobie może wy macie jakoś inaczej. Może w tej sytuacji, której dzisiaj przeżywamy, gdzieś zaczynamy się troszczyć, jak zabezpieczyć swoją rodzinę, jak. Nie wiem, drobne oszczędności, które mamy jeszcze dobrze zainwestować, żeby nie stracić, może gdzieś ta troska powoduje, że zaczynamy więcej pracować, żeby od pierwszego do pierwszego nie było tak na, na zero, ale żeby jeszcze coś zostało. Kochani, tu jest napisane zbytnia troska, nie? Jest to troski, obyt, gdzieś w innym fragmencie zbytnie, nie? I... To może powodować to, że będziemy obciążeni. Łukasz mówił o tym, że kiedy przejemy się, to w tym momencie, co się dzieje, czyli źle się czujemy, musimy gdzieś pójść na spacer. Niektórzy, niektórzy muszą użyć jakiegoś, nie wiem, kropli żołądkowych to może ja. Kochani, a niektórzy gdzieś tam muszą się położyć, zdrzemnąć, muszą gdzieś odpocząć, żeby to wszystko zaczęło dobrze funkcjonować i trawić i tak dalej. Ale generalnie powoduje to obżarstwo, powoduje ociężałość naszego ciała i, i tak samo w, w takim duchowym wymiarze powoduje to, że nie czuwamy, czyli drzemiemy, zasypiamy. I Jezus tutaj mówi: Obójcie się, pilnujcie się, baczcie na swoje życie, aby ta troska o ten doczesny byt was nie spowodowała tego, że będziecie ociężali senni, żebyście nie drzemali. No myślę, że to ta troska o byt jest taka dla mnie takim wyzwaniem. I jeszcze może przeczytamy, co to ociężałe serce jaki jest. Otwórzmy Hebrajczyków, piąty rozdział. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Kochani, ja tak pomyślałem, czytając ten fragment. Że, kiedy jestem ociężały w swoim takim duchowym życiu, kiedy ta troska o ten byt, może o to doczesne życie, przygniata mnie, to też jestem ociężały w słuchaniu. Nie potrafię usłyszeć Bożego głosu, nie potrafię skupić się na słowie Bożym, nie potrafię gdzieś tam zwycięskim życiem żyć. I kochani, dlatego. Moje, Twoje serce nie powinno być obciążone tymi troskami o byt, ale powinno być takie pełne ducha świętego, Jego słowa, Jego relacji, relacji z, z Bogiem. I aby tak kończyć, to tak podsumowując, ktoś mi dzisiaj powiedział w pracy, o, jakieś chińskie powiedzenie, taka mądrość, że. Ciekawe czasy są przekleństwem. Nie umiem tego powtórzyć. Jest, są takie powiedzenia, że, że to są ciekawe czasy, czyli trudne czasy są przekleństwem. Jest jakaś taka mądrość chińska, nie? gdzie ja tam musiałem, że tak powiem, swoje rzeczy powiedzieć. Kochani, ale my wiemy, że te trudne czasy mogą być dla nas wielkim takim. Są dla nas wyzwaniem, ale są też, mogą być, wielkim błogosławieństwem. Czasem, w którym możemy dzielić się świadectwem. Czasem, gdzie możemy słowem, ale też czynem pokazywać na Jezusa Chrystusa. Kiedy możemy bardziej, że tak powiem, doświadczać jeszcze Jego bliskości, Jego miłości, Jego opieki. Myślę, że gdzieś tam w naszych sercach powinna być taka modlitwa, że to czuwanie na powtórne przyjście Pana Jezusa też polega na poznawaniu Go, poznawaniu Jego pragnień i wykonywaniu Jego pragnień. Czyli e, kiedy poznaję coraz bardziej Jezusa, kiedy szukam Go, kiedy mam bliską relację, to też poznaję, jakie są Jego pragnienia względem mojego życia, względem innych i też mogę wykonywać Jego pragnienia. I wychodzi to tak naturalnie, nie, nie z przymusu, nie z jakiejś potrzeby, yy, i tak dalej, ale z serca to wypływa. I myślę, że to, co się dzisiaj dzieje na świecie, te trudne sytuacje, mogą nas napawać czasami, dotykać naszego serca, yy, naszej emocji, gdzieś tam strachem, lękiem, ale kiedy będziemy blisko Jezusa, kiedy będziemy trzymać Jego słowa, będziemy Jego poznawać, kiedy będziemy składać świadectwo. Kiedy będziemy pilnować swojego serca, żeby nie było ociążałe, to będziemy żyć takim życiem zwycięskim, takim, które będzie przynosiło chwałę Jezusowi Chrystusowi. Tego życzę sobie. To jest takie wezwanie dla mnie. To tak przeżywałem. I kochani, może teraz na koniec pomodlimy się, aby to słowo też pracowało w naszym życiu. Aleluja. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że to Ty sprawiasz ich cenie i wykonanie. Panie, dziękuję Ci za to słowo, ale to dziękuję Ci za to, że w Tobie jestem bezpieczny, każdy z nas, Panie. Dziękujemy Ci za to, że możemy nasze też kiedy się boimy czy strach, możemy to złożyć u Twoich stóp, Panie. I dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam wyjście i rozwiązanie, Panie. Dziękujemy Ci za to, że to Ty nas posilasz, Panie, że to Ty chcesz mieć z nami taką bliską relację, intymną relację i Ty chcesz z każdym z nas, Panie, być blisko, Panie, ich. i też dziękujemy Ci, że w takiej relacji możemy się skryć, Panie, czuć się bezpieczni, że nie musimy się bać, nie musimy podlegać strachowi, lękowi, nie musimy się wycofywać, ale możemy być zwycięzcami w Tobie, Panie. I też daj nam, Panie, aby to świadectwo, które mamy w sobie, Panie, że nawet te drobne świadectwa mogą być takim wielkim błogosławieństwem dla, e, dla innych, ale szczególnie też dla ludzi niewierzących, którzy nie znają Ciebie. Panie, daj odwagi, śmiałości, abyśmy się dzielili świadectwem tym, kim jesteś dla nas, Panie, abyśmy mogli doświadczać Twojej przemiany, Twoje, Twojego posilenia. I też proszę, abyś moje serce tak przeglądał i abym mógł też pilnować swojego serca, aby nie było ociężałe, abym nie patrzył, nie koncentrował się na tym, co, czym żyje świat czyli tym doczesnym życiem, troską o ten byt, Panie, ale bym mógł coraz więcej ufać Tobie, że to Ty panujesz w moim życiu i że to wszystko zabezpieczysz w moim życiu. Bądź uwielbiony za wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa niech Twoje słowo czyni przemianę w moim życiu, ale też przemianę w moich sercach, w moich braci i sióstr. Amen.